król narkotykowy ucieka z więzienia w Meksyku. Jeden z najbardziej wpływowych królów narkotykowych w Meksyku, Joaquin El Chapo Guzman, uciekł w sobotę wieczorem z więzienia o zaostrzonym rygorze niedaleko Mexico City. Kamery zarejestrowały, jak Guzman wszedł pod prysznic numer 20 o 8:52 wieczorem. Po chwili, gdy strażnicy sprawdzili jego celę, do której nie wrócił, wszczęto alarm. Guzmana nie było już w tym czasie w więzieniu. Zamknięto pobliskie lotnisko, a policja zaczęła poszukiwania zbiega. Była to już druga ucieczka tego mężczyzny z więzienia. Do poprzedniej doszło w 2001 roku, kiedy uciekł z więzienia w Puerto Grande.